Cześć, witajcie. Cześć, witamy Was. Przepraszamy za zeszłotygodniową przerwę. Tak niestety wypadło. Ja zapomniałem, że jest piątek, a miałem akurat wolne i się okazało, że nie będziemy nagrywali niestety, bo byłem w terenie. No bywa, wolne to wolne. Spróbujemy dzisiaj szybko wszystko nadrobić. Trzeba. Dobra, to zaczynamy może od w sumie chyba jednej z ostatnich premier, ale takiej dosyć istotnej, szóstek Oppo Reno. No niedawno mieliśmy Reno 5, w zasadzie dopiero co można powiedzieć wyszło na polski rynek, a tu w Chinach już debiutuje seria Oppo Reno 6 i trochę zmian jest, bo no wiadomo, tak, telefony są unowocześnione i tak dalej, bla, 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 ale zmienił się, słuchajcie, dosyć diametralnie styl przynajmniej bazowego modelu. Bazowy model ma płaski ekran i do tego, słuchajcie, ma dosyć mocno spłaszczone boki. Przyzwyczailiśmy się, że Reno 6 jest smukły, taki okrąglutki, a tu ciach zrobili trochę kantów. Najwyraźniej Oppo stwierdziło, że zwolennicy w iPhone'ów nadal są w sile. Coś... Jak ktoś te stare iPhony lubił, te takie z płaskimi brzegami. Albo Soniaki, bo Soniaki też swego czasu takie miały. Zresztą nie tylko w to. Tutaj odnajdzie się bez problemu w tym designie na pewno. Tak, no szczególnie, że na przykład aparaty w zasadzie mają styl taki, jaki miały dotychczas, więc takie połączenie trochę iPhone'a, trochę z Oppo. No pozostałe dwa modele to w zasadzie można powiedzieć taki lekki upgrade wizualny, bo mówimy o Reno 6 Pro i Reno 6 Pro z plusem. Już taki upgrade wizualny troszeczkę tam pozmieniano oczywiście, ale bez problemu. Znaczy zakrzywione ekrany, obłe boczki. No. Tak, czyli jest, to co było. Różnica jest, słuchajcie, mniej więcej taka jak pomiędzy, nie wiem, jeżeli ktoś Soniaki pamięta, Xperia Z albo Z2, a Xperia Z3, to mniej więcej taka jest różnica w obrębie jednej serii Oppo Reno 6. Zacznijmy od Reno 6 5G. One wszystkie oczywiście obsługują 5G, ale producent sobie życzy, żeby w nazwie było, w związku z tym jest. Reno 6 5G, Dimensity 900 procesor, w związku z tym no, jakby wiadomo, zresztą co zostało powiedziane. Wszystkie mają AMOLEDy, wszystkie mają na ekranie Corning Gorilla 5. 90 Natomiast... Hz wszystkie ekrany mają też. Jeszcze. Dokładnie, 90 Hz i wszystkie Full HD. No i właśnie, jeszcze od razu, i aparaty do selfie, wszystkie takie same 32 mega. Natomiast są różnice no przy całej reszcie, między innymi przy procesorach i tutaj, jak wspomniałem, Dimensity 900, podwójna bateria 4300, tutaj Oppo napisało, że to jest podwójna bateria, dwa razy po 250, Bogu dzięki. W związku z tym nie będzie kłótni o to, co i jak. Z szybkim ładowaniem oczywiście w SuperVOO, które jest kompatybilne z bardzo wieloma innymi ładowaniami, ale tutaj jest 65-watowe maksymalne, także dosyć spore. Będzie się nieco grzało podczas ładowania, ale będzie szybko ładowało za to. Pamięć 128 albo 256 flash, jeżeli chodzi o RAM, to 8 albo 12. Tak. Także te też full wypas. I dodajmy, że w zasadzie te kompletacje pamięci są identyczne we wszystkich modelach, natomiast te modele pomiędzy sobą różnią się typem pamięci wewnętrznej, bo o ile RAM wszędzie jest ten DDR4X, o tyle te wyższe modele już mają UFS 3.1, natomiast bazowy tutaj mamy 2.1, tak. Mamy 2.1, także to jest też różnica, natomiast wersje pamięci 8 plus 128 lub 12 plus 256 są we wszystkich trzech modelach. No jeszcze słówko o aparatach może tylnych. 64, 8 i 2, więc wiadomo, że dodatkowe aparaty to rozmywaczka i szeroki kąt. Nie cieszcie się na dobrą matrycę, dlatego że nie to, żebym deprecjonował firmę OmniVision, natomiast jednak robią znacznie gorsze matryce niż Samsung czy Sony. W związku z tym tutaj nie będzie szału, co prawda matryca ma dosyć dużą jasność. Nie, więc... Oni tutaj podają, że to jest połówka, jest troszeczkę... zaokrąglili trochę i w piksele 0,7, natomiast nie jest to topowa matryca fotograficzna, jeżeli chodzi o urządzenia mobilne. To też nie jest topowy model w serii. No i musieli pewnie, żeby cenę zachować, bo w sumie ceny wyglądają całkiem nieźle, przeliczając z yuanów, oczywiście wracając jakby zależnie od pamięci,
1612 albo 1843 zł na dzień dzisiejszy wychodzą bez podatku te ceny. Także no jest szansa, że może nawet będzie taniej, chociaż nie wiem, po czym musiałem dokładniej policzyć, czy by było taniej niż z poprzedniej generacji, no ale powiedzmy, że nie będzie drożej, no to raczej na to się nie zanosi. Model wydaje się sympatyczny, nawet ta podstawka. Mówię tutaj kwestia tego, czy ktoś da się skusić właśnie na ten design w taki ten z myszką iPhone'owy i czy, no bo tył wygląda rzeczywiście tak, jak wyglądają nowe smartfony Oppo, natomiast boczki są rzeczywiście płaskie. Właśnie, jak chcecie mieć jednak design bardziej Oppowy, no to model Renault 6 Pro 5G oczywiście. Tutaj mamy Dimensity 1200, bateryjkę 4400 tym razem, także niewielka zmiana stosunkowo. Są okrągłe boczki rzeczywiście, ekran AMOLEDowy 6,55 cala. Jak wspomniałem, też Full HD, Corning Gorilla i 90 Hz, jak mówiliśmy na początku. Pamięci, tak jak Adam z kolei wspominał, stałe, czyli 128, 256, 8 albo 12 RAM. I zestaw aparatów fotograficznych bardzo podobny tutaj, jeszcze dodatkowa dwójka jest do makro. Znaczy jest makro i rozmywanie tła, są dwie dwójki po prostu. No jest jedna po prostu dwójeczka dołożona. No i w sumie chyba ceny jeszcze, przepraszam, ceny. No i szybsza pamięć jeszcze, o której Adam też wspominał, na wszelki wypadek szybsza pamięć masowa. Tak, i ceny 2015 288 zł. No i model z plusem, czyli Oppo Reno 6 Pro plus 5G. Jakby była tym razem na Snapdragonie 870. No to jest ten taki z szybkim zegarem Snapdragon, co to ma 3200 zegar w gigaherca. Tak, ekran taki sam jak 3,2. W wersji Pro. Poza procesorem innym mamy też inne aparaty fotograficzne, no bo tu już się pojawia przede wszystkim optyczna stabilizacja i aparat 50 mega główny. I to jest sensowny aparat, bo to jest aparat Sony, który no jest to fajniejszy od tych 64 dwóch poprzednich, powiem szczerze, bo to jest Sony IMX766 i tutaj jest ładna matryca 1.56, ona ma 1.8 jasności, ale uwierzcie mi, zdjęcia prawdopodobnie będą znacznie lepsze niż 64 megapikselowych matryc dwóch poprzednich modeli. No jeszcze z rzeczy takich też istotnych dochodzi nam aparat z teleobiektywem. On nie ma jakiegoś strasznie dużego zbliżenia, bo on w sumie hybrydowo 5 razy przybliży, no ale jest teleobiektyw, można powiedzieć, więc jest jeszcze sensowniejszy zestaw. Tak? No i zamiast ósemek, które były w poprzednich modelach, to jest 16 szerokokątna. Tak. No szeroka jest też lepsza. I jeszcze jest tam jakiś dodatkowy czujnik temperatury barwowej, jakiś tam pewnie do rozmywania tła, no i aparat do makro. Dwójeczka. To taki mamy tutaj zestaw, jeżeli chodzi o aparaty. Czekaj, jeszcze patrzę. Bateryjka jeszcze 4500, bo też jest o 100 mAh, bardziej pojemna niż w poprzednim modelu. Może jeszcze to. No tak, no to jest na minimalną różnicę i nadal ładowanie 65W. Seria wydaje się stosunkowo udana, chociaż to jest troszeczkę zbyt szybko po tej piątce ostatniej. Tak naprawdę zmiany są, ale zmiany nie są aż takie, żeby to była aż kolejna generacja, mi się zdaje. Taki lifting zrobili, ale faktycznie pędzą z tymi wymówkami strasznie, bo kurczę, było trójka, zaraz potem czwórka, teraz piątka, szóstka. Ja myślę, że no jeszcze w tym roku będzie oporę no 7, jak nic. A jeszcze o cenach wam nie wspomniałem, tej topowej wersji 2303 i 2592 licząc na żywca z yuanów. Przypomnę, pamięci 828, 12 plus 256, czyli wiadomo, że ten najdroższy, no najlepszy, czyli maksymalnie powiedzmy 2600 plus podatek ten topowy model Renault będzie kosztować. Natomiast poza serią Renault 6 jeszcze po drodze nam wyskoczyło Renault 5A. No to nie pani to. No tak, w zasadzie w oddziale japońskim, natomiast diabli wiedzą, raczej pewnie się nigdzie więcej nie pokaże. Raczej nie, bo poprzedni przecież też był tylko w Japonii, ten A. Tak. W tej serii było A, ale to było jest... Renault A i też było tylko dla Japonii, tam dla któregoś z aparatów chyba Docomo, czy nie pamiętam. W każdym razie ono nie odstaje jakoś bardzo mocno od podstawki w serii Renault 6.
To jest bateryka 4000 mAh, jest Snapdragon 765, jest również obsługa 5G, fajny, sympatyczny w telefonik, ale tak jak Adam wspomniał, dla Japonii. Mhm. Ładowanie niższe, bo 18-watowe. Dobra, lecimy dalej, bo faktycznie mamy mnóstwo... Poco, jedno Poco fajne i żółciutkie takie się pokazało, między innymi żółciutkie te z obudową... Taką fajną, rzeczywiście walącą po oczach. I z sympatycznym całkiem designem tyłu, z dużym napisem Poco, co prawda znowu, ale troszeczkę mniejszym. Troszeczkę mniejszym niż ostatnio. Niż w Realme na przykład i w Poco, tak. Także może... W każdym razie oryginalnie wygląda. Ten. Może do nich dotarło w każdym razie, że ludzie sobie może niekoniecznie życzą wielkiego napisu na tylnej części obudowy. Smartfonik oparty na Mediateku, tym razem Dimensity 700, z IPS-owym wyświetlaczem 6,5 cala w Full HD pracującym, ale przy 90 Hz. Z Corning Gorilla Glass na ekranie z trójeczką, także powinien być odporny na zarysowania całkiem fajnie. Pamięcią 64 albo 128 flesza, 4 albo 6 giga RAMu, aparatami fotograficznymi 48 plus 2 plus 2 i z przodu 8. Pełen standard po prostu na dzisiaj dla średniej półki 5G. Tak. Bateria 5000. Właśnie. I tak, i 18-watowe ładowanie, o ile dobrze pamiętam. Nie, tak, 18-watowe, ale ładowarkę dodają szybszą, jeszcze 22-watową. Szybciutko jeszcze podpowiem, że pamięci, no to typowo UFS 2.2 i DDR4X. No i na wyposażeniu mam jeszcze pilota podczerwieni, NFC, co ważne, i mini jacka. No i ceny, moi drodzy, teraz. Ceny, słuchajcie, 180 euro albo 199 euro odpowiednio za 4,64 albo 6,28. To na start daje, powiedzmy, 810-900 zł, ale na początku ceny są obniżone i wynoszą po przeliczeniu 720 i 810 zł, czyli są faktycznie dosyć dobrymi cenami. Natomiast powiem szczerze, wyleciało mi z głowy, nie pamiętam, ta promocja była jakoś ograniczona w czasie. Nie wiem, czy już nie jest po ptokach, bo coś mi się kołaczy. Bardzo możliwe. Maja, ale to był, nie, 20 maja chyba był start sprzedaży. 20 był start sprzedaży ich. Chyba może i sprawdźcie sobie. W każdym razie, w najgorszym razie, no to 900 zł za ten telefon zapłacicie w najmocniejszej wersji, no, w najtragiczniejszym wydaniu. Także i tak jest nieźle. A, no i czytnik linii papilarnych na boku jeszcze ma. No i do wyboru niebieski, żółty, czarny kolor obudowy. Oczywiście plastikowa, no to nie liczcie na szkło. Nie? Pędzimy dalej, bo mamy sporo tych urządzeń. Zbierało się w Vivo IQ Neo 5 Lite. Strasznie skomplikowana nazwa, ale telefon wart uwagi. Co prawda wszystkie dzisiejsze premiery, o których dzisiaj mówimy, te premiery Vivo, to są premiery chińskie. Natomiast jest nadzieja, że te smartfony trafią również na przynajmniej dwa. Trafią na rynki nieco bliższe w europejskiemu. Vivo IQ Neo 5 Lite to jest smartfonik oparty na Snapdragonie 870 z IPS-owym wyświetlaczem 6,62 cala, Full HD ekranem, ale pracującym przy częstotliwości maksymalnej 144 Hz. Ale LCD, nie. Tak, IPS-owy, tak. Ja mówiłem, że IPS to nie jest AMOLED. Bateryjka 4400, także standard dla marki, pamięci 128 albo 256 flash, 8 albo 12 w RAM, zestawy aparatów 48 plus 8 plus 2, 8 szeroka, 2 makro, 16 megapikseli z przodu, ładowanie 44-watowe tej bateryjki, czyli całkiem fajne, LPDDR, pamięć RAM 5 i UFS 3.1, także pamięci są na wysokim poziomie również. Fajny smartfon. Szybciutko dodam, mam głośniki stereo mini jacka NFC i ładowanie 44 W. To jest troszeczkę mniej niż w podstawowym IQ Neo 5. Dlatego też zwróciłem między innymi uwagę również na ten ekran, bo w bazówce mamy AMOLED-a, więc AMOLED-a, tak. Łatwiej odróżnicie. No i tak jak mówię, ładowanie też ciutkę wolniejsze, ale jest to prawie taki jednak bliski krewniak tego podstawowego. Jest zlajtowany w sumie stosunkowo nieznacznie, bo prawda, główne te flaki zachował w zasadzie prawie że bez zmian. Więc tak. Prędkość, tak. Znaczy moc ładowania jest naprawdę bardzo fajna, on powinien się dosyć szybko ładować. Nadal jest całkiem fajny telefon, chociaż ma Lite'a w nazwie.
i ceny, słuchajcie, są przynajmniej na razie w sklepie, widziałem trzy wersje pamięci. 8128 na nasze wychodzi 1315, 8256 na nasze wychodzi 1430 i 12 plus 256 wychodzi za 1545. No, do 20 czerwca ceny są obniżone o 100 juanów, czyli tam no 5 dych na nasze, 5-6 dych. No cóż, wiadomo, do cen trzeba dorzucić przynajmniej VAT. No i jest to na pewno smartfonik dla tych, którzy lubią grać, mniej trochę dla tych, którzy lubią fotografować, dlatego że tutaj zestawy aparatów nie są niestety genialne, w związku z tym, jeżeli chcecie smartfona fotograficznego, to omijajcie go szerokim łukiem. Jeżeli każdego innego tak naprawdę, poza fotografią, to można go bez problemu brać. Także to są praktyczne aparaty, bo w sumie większość tych telefonów growych, nazwijmy to, no to te aparaty ma takie, powiedzmy, na poziomie średniaka, bebechy mają flagowe, a aparaty no z półki, że tak powiem, niższej, ale też nie najgorsze. Taki sam zestaw powiedzmy, zestaw zbudowany na podobnej zasadzie, znajdziemy w nowej Nubi Red Magic 6R, też w Chinach się pokazała, to też jest... Ale jeszcze są dwa Vivo. Jeszcze jest X60, która się pojawiła w Chinach. Ona dla nas może nie będzie strasznie interesująca, bo będziemy mieli własną wersję, ale bardzo podobną. Ta X60 jest oparta na Exynosie 1080, AMOLEDowy wyświetlacz ma 6,6 blisko w 0,6 cala. Full HD, 120 Hz wyświetlacz. Pamięci 128, 256, 8 i 12 RAM-u, 48, 13 i 13 z tyłu, taki dziwne połączenie w aparaty i 32 megapiksele do selfie z przodu w dziurce okrągły. Nie będziemy o nim dużo się rozgadywać, dlatego że to jest wersja na Chiny, natomiast jest jeszcze jeden Vivo i70T z kolei. To poczekaj, w tym momencie zróbmy pauzę, bo tylko zasygnalizuję, bo o tym już żeśmy telefonie rozmawiali, bardzo podobny model, jak Jacek wspomniał, tylko że nazwany Vivo X60 Pro od 29 maja będzie dostępny w Polsce za, moi drodzy, 3700 zł, ale dodatkowo dostaniecie budżetowego Vivo gratis, czyli w tej cenie macie dwa smartfony, jeden prawie flagowy, drugi budżetowy, za 3700 dostaniecie. I kolejna rzecz, ale to też tylko sygnalizuje, naprawdę tylko sygnalizuje, Vivo Y72 5G również niebawem, chyba że już jest nawet może od dzisiaj w polskich sklepach, z słuchawkami w gratisie. I to będzie kosztować, już wam mówię, 1500 zł. Także są dwa nowe Vivo na naszym rynku, a teraz wróćmy do tego, o którym Jacek zaczął opowiadać, a ja bezczelnie przerwałem. Nie wiem, czy mnie słychać jeszcze, bo coś mi zgłasza, że jest problem z internetem. Jest okay. Vivo i70T też w tej chwili tylko planowany na Chiny, Exynos, znaczy u nas będzie, czy w innej wersji nieco, po prostu inaczej się będzie nazywał. Exynos 880, IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala, Full HD ze zwykłym wyświetlaczem 60-hercowym, z pamięciami 128 flesza, 8 giga pamięci RAM, aparatami 48 plus 2 plus 2 z tyłu, z ósemką z przodu, także to też na dzisiaj standard. I zostawmy go w zasadzie. Przejdźmy, jeżeli chcesz do Nubii, możemy przejść do Nubii. Zróbmy szybko te Nubie, są dwie nowe Nubie, ta, o której zacząłem już opowiadać, Red Magic 6R, właśnie podobna do tego gamingowego iQ pod paroma względami, bo też aparaty fotograficzne ma nie jakieś tam nadzwyczajne, 64, 8, 5 i 2. Zwróćmy uwagę, po raz pierwszy w ogóle w Red Magicu mamy poczwórny aparat zamiast potrójnego, no ale nadal, powiedzmy, nie oczekiwałbym jakiegoś szału po tym aparacie, natomiast mamy fajny ekran. 6,67 cala AMOLEDowy, Full HD z odświeżaniem 144 Hz. Do tego Snapdragon 888, LPDDR5 pamięci i UFS 3.1. Do tego no, dodatkowe triggery, klawiszki na boku z odświeżaniem 400 Hz. Bateria taka sobie, bo 4200, ale za to 55-watowe ładowanie w Chinach, a globalnie będzie niestety tylko 33. No i dwie wersje pamięciowe póki co ogłoszone, 8128, 12 plus 256, przeliczając 1730 i 1900 zł, ale w czerwcu będzie dopiero globalny wariant,
Nie wiem, czy się będzie czymś różnił, ale poza tym, że będzie inna ładowarka, to na 100%. Cen również nie podajemy, no bo będą na pewno no nie tak fajne jak te chińskie. Ostatnio, z tego co pamiętam, te Red Magiki różniły się prądem ładowania bodajże pomiędzy wersją chińską a europejską. Chociaż... I to nawet oddział Nubiu nas prostował, dlatego że pisali właśnie, że jest troszeczkę inna wersja przewidziana na Europę z inną ładowarką. Także to tyle. Kwestia ładowarki, nie samego telefonu, bo podejrzewam, że telefon ładuje się szybciej, bo nawet powiem Ci, że tak z obserwacji wydaje mi się, że jednak to ładowanie teoretycznie przez telefon jest wspierane szybsze, a u nas tylko okrajają ładowarkę. No bo to jest też kwestia certyfikacji. To prawdopodobnie ładowarka nie przeszła przez certyfikację. W Chinach jest dopuszczona, u nas nie, i dlatego po prostu jest jak jest. Albo ładowanie po prostu nie przeszło certyfikacji, bo to jest też możliwe ogólnie, czyli i ładowarka, i interfejs. O płonących Nubiach, także... Ale wiecie, co jest jeszcze jedna Nubia? Myśmy co prawda o niej chyba już mówili, Jacek. Popraw mnie, jeżeli się mylę. Nubia Z30 Pro, która wyróżnia się tym, że ma aż 3 aparaty po 64 megapiksele każdy, a do tego jeszcze ma 8-megapikselowy z peryskopowym obiektywem dającym bezstratne zbliżenie 5 razy. Też całkiem fajny telefon, podobny trochę do Axona 30 Pro od ZTE, no bo Nubia też jest submarką ZTE. Szybciutko, specyfikacja OLEDowy, ekran Full HD+, 144 Hz odświeżanie, przekąt na 667, z szeroką paletą barw, oczywiście jest HDR10+. W środku naturalnie, jakbyście mogli się spodziewać, znowu Snapdragon 888. Pamięci od 8 poprzez 12 do 16 RAM-u DDR5. I UFS 3.1 wewnętrzny na 256 albo 512 giga. Bateria znowu nie za duża, bo 4600, ale ładowana z mocą 120 W. No, diabli wiedzą, jaka ona będzie, jak ten telefon trafi do dystrybucji w Europie, bo tego na razie nie wiem. Ceny, słuchajcie, no już są trochę wyższe niż w przypadku tamtego gamingowego modelu. 8256 za 2800 z groszami, prawie 2900. 12 plus 256 300 z groszami i 16 plus 512 3450, no tak pod 3,5 podchodzi, zależnie tam od kursu walut. Wiadomo, te ceny, no jeszcze ten telefon zdaje się nie dotarł do europejskiej dystrybucji, przynajmniej ja tego jeszcze nie zauważyłem, więc na razie ceny z rynku chińskiego. A różnice w cenie muszą być głównie ze względu na aparaty. No to jest znacznie mocniejszy fotograficznie smartfon od tego growego, o którym mówiliśmy wcześniej. Także tutaj różnica w cenie niestety musi być. No ale płacicie za aparaty. Jeżeli nie chcecie mieć aparatów dodatkowych fajnych, to w zasadzie można sobie pozwolić równie dobrze na tego poprzedniego. Tak, no który jest tańszy. No i tak samo no, nie liczcie też na to super szybkie 120-watowe ładowanie, bo tak naprawdę ono naładuje baterię w 15 minut, ale jak znam życie, to u nas dadzą wolną ładowarkę, wolniejszą ładowarkę. 50 W myślę, że najwięcej bym tutaj nie liczył w tym przypadku. Kilka nowości od Realme, również żółciutki jak szczypionek, nie, szczypiorek nie jest żółciutki, co jest żółciutki, jak cytrynka, żółciutki jak cytrynka. GT Neo Flash od Realme i ten smartfon będziemy, zdaje się, niedługo mieli, jeżeli dobrze pamiętam, powinien przyjść chyba nawet do recenzji w wersji polskiej już tym razem. To jest konstrukcja oparta na Dimensity 1200 z super AMOLEDowym wyświetlaczem 6,43 cala. W Full HD pracującym oczywiście przy 120 Hz, także tutaj od tej strony całkiem fajne. Bateryjka, mówiłem, 4400 i ta bateryjka ma oczywiście szybkie ładowanie. Szukam na szybko i nie jestem, a już widzę, 65-watowe oczywiście. Pamięci 128 albo 256 flesza, 8 albo 12 RAM-u i aparaty fotograficzne 64 plus 8 szerokokątny plus 2 makro z przodu 16 megapikseli. Cały telefonik fajny, tył stylizowany, taki żółty z czarnym paskiem. Całkiem sympatycznie wygląda. No może być.
Co tam jeszcze z Realme wypatrzyłeś? Bo jeszcze Narzo było. Q3 Pro Special. Special albo Carnival Edition, w zależności od tego, kto nazywa. Natomiast Chińczycy ewidentnie nazywają go Special po prostu, czyli Q3 Pro Special. Super AMOLED 6,43, Full HD, 120 Hz, czyli zobaczcie, że bardzo podobne parametry do poprzedniego modelu. 4500 tym razem bateria, a nie 4400, ale też ładowana w szybkim ładowaniem, tym razem 50-watowym. Pamięć 128, flesza 8 giga RAM-u i aparaty fotograficzne 64 plus 8 plus 2, z przodu 32. Mhm. I co, mówisz, że a nie, ładowanie jest 50-watowe, ładowarka jest 65-watowa do niego, do tego Q3 Pro. I idziemy w stronę indyjską, bo co dziwne, wyobraźcie sobie, Narzo 30 będzie w Europie dostępny, 5G tym razem w wersji, z 6,5-calowym wyświetlaczem IPS-owym, niestety Full HD, 90 Hz i bateryjką 5000 mAh, co jest dosyć fajną informacją. Ładowanie niestety tylko 18-watowe. No ale powiedzmy, NFC będzie miał, co on tam jeszcze będzie miał? Pamięć 128, flash i niestety tylko 4 giga pamięci RAM, jak no można. Właśnie. Jak chociaż, można. Chociaż Narzo ten WLTE może mieć 6 na przykład, nie? 48 w plus 2, plus 2 z tyłu, 16 z przodu. Informacje nadal nie są do końca pewne, chociaż tak naprawdę ta będzie specyfikacja ręku, powinna się w zasadzie pojawić. Zobaczymy jeszcze. W każdym razie nie mylcie go z Narzo 30 bez 5G, bo tam się trochę będą różnić. A skoro już jest co, jesteśmy jeszcze przy Realme, to tak na szybko, nową submarkę, czyli submarka ma teraz submarkę, submarka nazywa się Dizo, tudzież Daiso, ale nie będzie na razie telefonów. Tam będą jakieś akcesoria smartfonowe. Ja to nie mówiłeś o nim dwa tygodnie, o tym dwa tygodnie temu, nie? Chyba nie. A może mówiłem, dobra, nieważne. Lećmy dalej. Realme C25S to ostatni, taniutki, podobny do C25 tak ale naprawdę. Jedyna różnica to jest procesor, bo tam mieliśmy... Nie ma więcej RAM-u czasem? Wydaje mi się, że tylko procesor. No dobra, sprawdźcie sobie. Jeżeli chodzi o procesor, w C25 pod podstawce jest Helio G70, tutaj jest G85. Zdaje mi się, że dokładnie sprawdzałem specyfikację. Nie, no pamięć dobrze, jest 128 flesza plus 4 giga. Przeleciałem wzrokiem, więc bo tam pamiętam, że na którymś Realme żeśmy się w zeszłym tygodniu mocno znęcali, że ma tylko 3 giga czy 2 giga. Natomiast warto zwrócić uwagę, dlatego że ja dzisiaj znalazłem różnice. Zdawało mi się, że są identyczne, natomiast pomiędzy Realme C25 europejskim a indyjskim jest różnica, dlatego że C25 w Europie ma 48 główny aparat, natomiast indyjski C25 ma 13-megapikselowy, także uważajcie, żeby się nie dać naciąć bardzo przedsiębiorczym rodakom, którzy ściągną z Indii i spróbują wam sprzedać z gorszym aparatem ten sam telefon. Nie, no miejmy nadzieję, że nikt tak raczej, wiesz, nie zrobi, a kupujący zauważy, że jednak jest inny aparat. Marka Honor o sobie przypomniała. Są dwa Honory, Play 5 i Play 5T. No tak. Play 5 to jest Dimensity 800 U procesor, w związku z tym obsługa w sieci 5G, wyświetlacz OLEDowy 6,53, Full HD, ale w 60 Hz tylko pracujący. Pamięć 128 albo 256 flesza, 8 giga RAM-u, ładowanie fajne, bo 66-watowe, aparaty 64 plus 8 plus 2 ale plus 2. Ale powiedz o baterii. Bo to jest ciekawostka przyrodnicza. To znaczy, że 3800, bardzo proszę, poniżej 4000? No. No tak, no to jest, wspomniałem. To jest ciekawe. Zwróć uwagę, szybkie ładowanie, a bateria jaka ma? Bardzo malutka bateria, tak. Ciekawostka. 8 giga RAM-u, bo chyba o tym mówiłem. Mówiłem o aparatach, już 16 megapikseli z przodu, 64,822 z tyłu, szerokokątny makro i do rozmywania tła. W zasadzie tyle, jeżeli chodzi o tą wersję podstawową, no jest jeszcze wersja T, tak. Szybciutko ceny 1200-1300 ten telefon przeliczając, ale raczej go u nas nie będzie. Znaczy no mówisz o podstawce w tej chwili, tak, o piątce. Tak, o podstawce, a teraz przejdziemy do T, który no jest, kurczę, słabszy.
No, znaczy przede wszystkim Unisoc T610 mnie odrzuca po prostu od tego. On ładnie wygląda, ma ładną obudowę, fajne cieniowanie na tej obudowie. No, no, tylko ale ten procesor po prostu 6,5 cala IPS-owy HD+, tak jak Adam mówi, tak. 128 plus 8 pamięć, 13 i 2 z tyłu, 5 z przodu aparaty. No będzie tańszy, tak? Będzie tańszy, no i ma z kolei lepszą baterię niż podstawka, bo ma baterię 5000 z ładowaniem 22,5 W, a kosztuje, moi drodzy, jakieś niecałe 700 zł. No tak, i tutaj szkoda, że tej baterii nie wpakowali do piątki. Nie zrobi odwrotnie. No właśnie. To jest. Ale 65 W w budżecie to też by było coś. No, no, takie ładowanie byłoby też nie. W każdym razie takie ciekawostki przyrodnicze. Oczywiście chodzą słuchy, że jak wejdzie ten główny flagowy Honor, to wejdzie do Europy z usługami Google, czyli będzie, nazwijmy to, normalnie po staremu. No ale parzy ją uwidniem, tak. Zobaczymy. Tutaj niemiecki oddział Honora chlapnął na Twitterze, potem to skasowali, więc w sumie diabli wiedzą. Przejdźmy może jeszcze szybciutko przez odświeżonego kotleta pod tytułem Redmi Note 8. Teraz ma dopisek 2021, wygląda w zasadzie tak samo jak poprzedni model. I poza tym to ma 6,3-calowy ekran Full HD z 13-megowym aparatem w kropelkowym noczu i ze szkiełkiem Gorilla Glass 5 na wierzchu. Androida 11 ma. O, no dobrze, no to fajnie, że ma. Aparat fotograficzny 48,8 plus 2 plus 2, czyli standardowy układ. Bateria też dosyć standardowa, 4000 z szybkim ładowaniem 18-watowym, ale w komplecie szybszą ładowarkę dostaniecie. Będziecie sobie mogli na przykład takiego Honora podładować, bo będzie miała 22,5 W. No i tak naprawdę czym się różni? No różni się wróbelek procesorem, bo ma Mediatek Helio G85, ale niestety ciągle ma 4 GB RAM-u DDR4X i pamięć MMC5.1, 64 albo 128 GB i w zasadzie tyle. Cena, ojejku, bo cenę to nawet dzisiaj podawałem. Sekundeńkę, muszę wrócić do ceny. Oczywiście cena na razie jest w dolkach. Nie wiem, jaka będzie w Polsce, ale ceny wynoszą na nasze, na razie, przeliczając dolarów, 623 i 697 zł, zależnie czy 64, czy 128 giga pamięci wewnętrznej. Przyznam się, że drapię się w głowę i nie wiem, po co ten telefon wprowadzili na rynek. Nie wiem, obudowy im zostały, czy co. Znaczy prawdopodobnie większość bebechów im została. Tak, czy zmienili procesor na linii produkcyjnej, który pasował akurat do urządzeń. No może tak, no bo ósemka się dosyć dobrze sprzedawała i może też na tym chcieli pojechać, że kontynuują ten model, tylko no, żeby nie było, że model tam przestarzały, no to go upgrade'nęli troszeczkę i no nie wiem. I ja i Adam, słuchajcie, widzieliśmy chińskie linie produkcyjne, jak wyglądają. I to jest troszeczkę tak, że to nie jest jedno jakieś urządzenie stałe z jakimś dużym taśmociągiem. Znaczy są podajniki i taśmociągi różne, ale linia produkcyjna jest modułowa. To znaczy każda operacja, która się odbywa, odbywa się w innej maszynie. Te moduły są bardzo do siebie podobne, jeżeli chodzi o obudowę. One są kompatybilne. No, lajki różni linii produkcyjnych. Ja widziałem linie produkcyjne kilku chińskich firm i wiecie co, takie pierwsze wrażenie, oczywiście one się różnią, szczególnie wiadomo, no nie. Natomiast tak na pierwszy rzut oka, kurczę, ten sam układ, w ogóle hala wygląda bardzo podobnie, bo to są te same, jak Jacek słusznie zauważył, moduły. I te linie prawie że identycznie wyglądają, tylko że schodzą z nich różne telefony. Tak jest po prostu. To znaczy jest... Postawienie bajchy przysłowiowej jest, podejrzewam, stosunkowo... stosunkowo prostą procedurą. Z pewnością to właśnie w ten sposób zostało pomyślane od założenia, nie? Żeby... W każdym razie wymiana modułu montującego procesor, jeżeli procesor ma podobne wymiary, podobny rozstaw i tak dalej, to jest w zasadzie banał, tak naprawdę. No, w dużym uproszczeniu maszyna ma jakieś sanki, które podają pod zespół i ma jakąś maszynę, która go tam wlutowuje. No to wymieniają, powiedzmy, nazwijmy to tak, jakbyście wymieniali bity w śrubokręcie, tak? Wymieniamy końcówkę, a rączka nam zostaje ta sama i te linie mniej więcej na tej zasadzie są zbudowane. I podobnie jest z RAM-em, podobnie jest z wyświetlaczem. Wyświetlacze, jeżeli się bardzo rozmiarem nie różnią, to też nie jest problemem przestawić jakby linię. No, wiadomo, no są
wymieniamy jakby końcówki maszyny, a nie całą maszynę, także takie przestawienie linii jest, podejrzewam, stosunkowo przede wszystkim niedrogą procedurą, bo chyba o to się wszystko rozbija, żeby to było, produkcja była jak najtańsza. Nie? W związku z tym daje się ze starych części, bo to nie jest tak, że stare telefony się przerabia, broń Boże, ale z części już wyprodukowanych daje się złożyć nowy model, który ma dodatkową literkę, inny numerek. Popatrzcie na te nasze smartfony, na te nasze nudne, przenudne smartfony. No czym one się różnią? Tak, no aparat fotograficzny, ale w zasadzie jakbyście pisali, już kiedyś to robiliśmy, przerabialiśmy, pisali przepis na średniaka, to w zasadzie macie kilka stałych elementów. No. Dlatego tak bardzo się cieszymy, jak wychodzi coś nowego. Czasem nawet jeżeli nie ma genialnej specyfikacji, ale jeżeli troszeczkę się różni, jeżeli design gdzieś jest trochę inny, trochę bardziej innowacyjny. Taka pierdółka, tak? Poco dołożyło inną ramkę. O kurczę, żeśmy go zauważyli, bo jest inny. Ja zauważyłem jeszcze jeden telefon, nie wiem, czy tobie się rzucił w oczy. To znaczy, wiesz co, wspomnijmy na szybko o smartfonach, które w zasadzie dla nas nie są straszliwie interesujące. Mamy własne wersje i to jest Redmi Note 10 5G dla Chin i Redmi Note 10 Pro dla Chin. Ja polecam te telefony waszej uwadze, bo warto je na pewno obejrzeć. Różnice są stosunkowo niewielkie, ale jednak są. W jednym przypadku to jest pamięć, w drugim to jest troszeczkę więcej. Zapraszam was serdecznie na karty, bo warto samodzielnie po prostu sprawdzić. Przede wszystkim warto sprawdzić, żeby wam nikt nie wcisnął wariantu chińskiego zamiast europejskiego albo odwrotnie. Tak, tutaj akurat w jednym momencie byłoby to nawet opłacalne, ale no, dajmy spokój. Nie wiadomo, jak z zakresami sieci tam będą mogło być na przykład, nie? Albo z Googlem. Dobra, i Redmi mamy załatwione tym samym. Dobra, to ja szybciutko, bo też w zasadzie mocna egzotyka, natomiast właśnie trzymając się tego, co Jacek mówił, że telefony oryginalne i tak dalej, Sharp wypuścił bardzo ciekawy telefon, co prawda było to dosyć dawno, bo tam 17 czy tam 18 maja, natomiast przypomnę, nas nie było tydzień temu, a o tym urządzeniu warto wspomnieć, bo jest to telefon przedziwny, nawet już jak na niego patrzycie. Co się rzuca w oczy, no to, że tam nie ma wielu aparatów na tyle. Jest jeden, ale za to taki wielki, że A dlaczego? Ty mówisz o Aquos R6, tak? Aquos R6 ma, słuchajcie, matrycę o rozmiarze 1 cala. 1 cal ma matryca aparatu, chociaż rozdzielczość nie jest jakaś tam porażająca, bo tylko mówię w cudzysłowie 20 megapikseli, ale tu chodzi o to, żeby pojedynczy piksel był bardzo duży. Aparat ma przysłonę też taką sobie, bo 1,9, ale znowu liczy się rozmiar piksela. 7-elementowy obiektyw, który faktycznie rzuca się w oczy i co ciekawe, też ciekawostka przyrodnicza, ma dopisek, że jest koinżynierowany z Leica, czyli partnerem jakby dotąd Huawei'a. Tutaj teraz Leica też partneruje Sharpowi, a podobno chodzą słuchy, ale to na razie są niepotwierdzone niczym ploty, że Leica sobie daje spokój z Huawei'em albo Huawei z Leicą, ale to na razie nic pewnego, ploty, po prostu ploty. Natomiast tutaj rzeczywiście Leica się podpisała pod aparatem. No i ten aparat rzeczywiście będzie prawdopodobnie robił robotę, no bo jednak ten rozmiar matrycy, no czegoś takiego w smartfonie do tej pory nie było. Po prostu znaczy, chodziły słuchy właśnie, że tego typu aparat ma się pojawić w nowych flagowych Huawei'ach, ale zobaczymy. Może Leica stwierdziła, że lepiej z Sharpem. No nie wiem, albo jednym i drugim, bo wiadomo, no Sharp raczej Aquos R6 nie wyjdzie poza granicę Japonii. Szkoda. To znaczy bardzo możliwe, że Huawei'a po prostu przestało być stać na wyłączność, jeżeli chodzi o aparaty Leica. Po prostu. No. I stąd ta zmiana. Byłby to trochę strzał w stopę, gdyby Huawei zrezygnował z Leica, jeżeli ale nie ma powodów jakichś bardzo mocnych. Może być odwrotnie dokładnie, że to Leica... Jest to możliwe. No już poza tym ten Sharp jest też całkiem fajny, bo oczywiście ma Snapdragon 888, pamięć 828, baterie 5000 jest, słuchajcie, wodoszczelny. 12-megowy aparat do selfie to akurat nic specjalnego, ale jeszcze ekran też ma całkiem pobyku, bo 6,67 cala i to jest OLED IGZO z wysoką rozdzielczością i z wysokim odświeżaniem. Tam
do 240 Hz nawet. Szarpy są u nas smartfonami drogimi, te, które są, a do tego jeszcze średnio warto je kupować, dlatego że to nie jest produkcja japońska. To była jakaś pomyłka, one się nijak miały do japońskich. No. Także... Nie jest to produkcja japońska i nie jest to prawdopodobnie również projekt japoński. Ci, którzy widzieli Sharpa na polskiej półce, a nie mieli okazji się zapoznać z tym, co Sharp, jakie smartfony Sharp oferuje w Japonii, gorąco do tego zachęcamy, bo to są dwa kompletnie różne światy i powiem szczerze, że ja nie rozumiem, jak można było taką markę popsuć, wprowadzając na rynek europejski takie modele, jakie wprowadza. No wystarczyło sprzedać licencję, bo licencja została sprzedana na Europę Chińczykom po prostu. Natomiast tutaj genialna rzeczywiście może się okazać ta matryca. Ja nie mam tutaj niestety danych matrycy, będę musiał poszukać, akurat mnie nie było, nie ja robiłem kartę tego telefonu. Natomiast matryca jest świetna. Optyka może być niezła jak na urządzenie mobilne, natomiast tej matrycy brakuje jednej rzeczy. Tej matrycy brakuje większego obiektywu. Gdyby ona była jaśniejsza, tutaj co prawda jest ta jasność 1.9, ona nie jest najgorsza, ale gdyby tutaj był kawałek optyki, gdyby był kawałek dłuższego, kurczę, obiektywu, gdyby był peryskopowy obiektyw, to wtedy może można by było rzeczywiście się strasznie cieszyć. Gdyby babcia miała wąsy, tu wtedy ten telefon by był ogromny, no bo tu już w tej chwili ta ramka jest sporo wystająca. A tak jak mówisz, gdyby położyć peryskopowo, to matrycę by trzeba było jakby ustawić w poprzek telefonu, czyli pogrubiamy całą. To jest duża matryca, to jest bardzo duża matryca i stąd ciężko jest tutaj peryskop wrzucić. Cal od mieszki przyłóżcie do swojego smartfona, to zobaczycie, jak wygląda ta matryca wewnątrz tego Sharpa i jak się musieli nagimnastykować inżyniery, żeby to w ogóle jakoś upchnąć jakkolwiek w ten telefon. Jeżeli są... strasznie gruby. Ja zaraz przejdę do wymiarów jeszcze, przepraszam cię, Jacku, ile mamy te wymiary podane? Nie mamy. A nie, jeżeli... 9,5 mm. Słuchajcie, nawet nie ma centymetra ten telefon, także szacun dla inżynierów, naprawdę. Jeżeli robicie zdjęcia dowolną tak naprawdę lustrzanką, troszeczkę bardziej skomplikowanym aparatem niż taki automatyczny, to zdajecie sobie sprawę z tego, że w tym przemyśle mobilnym najpierw się pojawiło orany, ura, bura, coraz większe, znaczy matryce, nie coraz większe, tylko coraz większej rozdzielczości. Co ma większą, przepraszam? Megapiksele, więcej megapikseli, więcej. Więcej megapikseli. Tak. Później drugą rzeczą, która się pojawiła, to była ilość aparatów. Trzecią rzeczą, która się pojawiła, to była z kolei jasność obiektywu. Ojej, jasny obiektyw, wszystko będzie genialnie. Nie. Cały myk pole. I ostatnia rzecz, która chyba właśnie to wielkość matryc, gdzie rozpoczął się wyścig powiększania matryc i umieszczania ewentualnie układów peryskopowych. Cały myk polega na tym, że żeby to wszystko zadziałało, to tak naprawdę jest potrzebny każdy element dobry. Jest potrzebna dobra matryca, jest potrzebna stosunkowo niezła jasność obiektywu, chociaż to akurat nie jest jakoś strasznie konieczne, ale w urządzeniach mobilnych jest, bo tutaj nie można optyki porządnej zainstalować. Stąd to wszystko staje się istotne, ale dopiero razem, jak się wrzuci do takiego urządzenia mobilnego tylko dużą matrycę, to nawet z mobilną optyką flejki, to niekoniecznie będzie genialny aparat fotograficzny. Ten akurat ma szansę być, a wiesz, no akurat wielkość matrycy jest takim parametrem, który ciężko wytłumaczyć przeciętnemu użytkownikowi i ciężko go jakby pożenić marketingowo. Zdecydowanie prościej zakomunikować ilość megapikseli właśnie i to jest chyba najprostsze, dlatego od tego zaczęli, i potem ilość aparatów. No. To działa na ludzi, no jest jak jest, ale tak jak Jacek powiedział, najlepiej, żeby wszystkie te elementy, które tworzą aparat, były jak najlepsze, wtedy jest szansa. No w tym Sharpie myślę, że spore szanse są. Sharp sobie wyznaczył jakiś kierunek rozwoju, bo zawsze teraz można znowu zacząć dodawać kolejne matryce i kolejne obiektywy. No ciekawe, kiedy do jakiego rozmiaru matrycy dojadą w smartfonie, bo już później się, no, jest jakaś tam szerokość smartfona typowa, no i co potem? Tak, może być trudno rzeczywiście. Wspomnijmy na koniec jeszcze o premierach Samsunga z tego tygodnia. Samsung w tym tygodniu pokazał upływającym jakby dwa tablety. Galaxy Tab S7 FE 5G
i w Galaxy Tab A7 w wersji Lite. Do obejrzenia obu tabletów po prostu was zaproszę, może nie będziemy mówili, bo my się tak naprawdę tabletami bardzo mocno nie zajmujemy, chyba że chcesz coś powiedzieć. Nie, to wiesz co, tak na szybko, no ten FE, no, czyli fanowski tablet z rzeczy fajnych, ma rysik, który jest w komplecie, jest przyczepiany na pleckach, ma Snapdragona 750G i dosyć fajny, duży ekran, 12,4 cala, niestety jest to ekran TFT, no ale za to z rysikiem i ma sporą baterię. Z kolei tego Lite'a, no przede wszystkim wyróżnia nieduży rozmiar, 8,7 cala z wąską ramką, także urządzenie takie, bym powiedział, bardziej podróżny tablet, fajny, taki można dla dziecka kupić. Cen niestety na razie jeszcze dokładnych nie znam. No ale ten Lite ma po pierwsze Helio P22T na tak duży ekran, a po drugie ma 3 giga RAM-u, sorry wielkie. No dlatego powiedziałem, że dla dziecka można to kupić, bo to jest tablet dla dziecka. No, akurat, najgorsze rzeczy bym już dzieciom dawał, aha. No nie, no ja, nie, ja dzieciom nie, no ale ja sobie zdaję sprawę, że no nie każdy ma dostęp do popowych rzeczy, no i wiadomo, tak. Najczęściej, bardzo często jak znam sytuację, no to dzieci dostają tablet po rodzicach, jak sobie tatuś kupi nowy. Ja się bawiłem klockami, też było dobrze dzieciaki rozpuszczać, kurde, tablety dawać, uzależniać od ekranu od najwcześniejszych lat. Ja nie wiem, jak tak można w ogóle. No można, dzięki temu ma się spokój w domu. No tak, tylko że ma się, nie, można mieć jednocześnie, ale... dziecko rzeczywiście bardzo mocno uzależnione od ekranu i ale... jeżeli to robicie swoim dzieciom, zadbajcie o to, żeby to robić naprawdę w środowisku kontrolowanym po prostu, tak? A nie po to, żeby mieć chwilę spokoju tylko. Albo niech to będzie nagrodą za, nie wiem, dobre zachowanie, za pomoc w domu czy dobrą nauczę. Poza tym pojawił się Samsung Galaxy F52 5G, z bateryjką 4500, z Snapdragonem 750G, wyświetlaczem IPS-owym w serii F, to jest do przyjęcia, się okazuje. Full HD, ale pracującym na częstotliwości, przepraszam, przy odświeżeniu 120 Hz. Pamięć 128+8, aparaciki 64+, szeroka 8+, +2+2, 16 megapikseli z przodu. I ostatni już Samsung, który jeszcze się nie pojawił oficjalnie, ale ma za chwileczkę właściwie być i w zasadzie większość danych jest, to jest oparty na Dimensity 700 Samsung Galaxy A22 5G z baterijką 5000, ekranem 6,4, też IPS-owym, z pamięciami 64 albo 128 i 4 albo 6 RAM, aparatami 48+5+2, z przodu z 13. No i sympatyczną bateryjką też, bo to też jest jeszcze. No tak, to jest 5000 mAh z ładowaniem 15-watowym niestety tylko. No i to nie będzie drogie, bo cena, powiedzmy, oczywiście nieoficjalna, bo tam któryś z europejskich sklepów internetowych się, że tak powiem, rozpruł przed terminem. Już podróż, bo tam cena wyszła bez VAT-u, 185 euro bez podatków, więc tak, no licząc z naszym VAT-em, pewnie tak w granicach 900 do 1100 zł by ten telefon kosztować miał. Także jeden z tańszych modeli 5G w ogóle i jeżeli chodzi o Samsunga, no to tym bardziej. Tak? Bo... Najpierw wam zabraliśmy jeden tydzień z tygodniówką, a teraz z kolei gadamy już pewnie ponad godzinę. Nie wiem, czy nie czas kończyć. Nie, jeszcze nie ponad, ale zbliżamy się, dlatego będziemy powoli kończyć. Przepraszamy was za ten teleekspres, ale no musieliśmy troszeczkę nadrobić, tak, także dzisiaj nie było wyjątkowo rozmów pobocznych. Najciekawsza rzecz z tych dwóch tygodni to rzeczywiście ten szarp, o którym mówił Adam, z tym aparatem fotograficznym z rekordową wielkością matrycy. Zdecydowanie szarp najciekawszy, najgłośniejsza premiera to na pewno... I niedostępna u nas, dodajmy. Nie będzie dostępna. Areno 6 będzie dostępny u nas, ale trochę później, za to była premiera, o której się chyba najwięcej pisało i mówiło. No a wszystko reszta, co pomiędzy, no to pomiędzy. Z tymi tabletami Samsunga to jeszcze tylko dodam, że wcześniejsze plotki to chodziły, że będzie albo FE, albo Lite, po czym się okazało, że cyk są. Znaczy, najciekawszą rzeczą na temat tabletów Samsunga, właściwie tego FE, jest to, że zdaje się jest droższe od wersji podstawowej. Znaczy jest droższy niż wersja podstawowa była na premierze. No zobaczymy, ceny wiesz, no jak poznamy ceny na polski rynek, to będziemy o tym mówić. Przezabawna rzecz. Zobaczymy.
No to na razie to jeszcze nie jest przecież cena oficjalna, bo Samsung nie ma, nie wiem dlaczego, w zwyczaju ogłasza urządzenie, rzadko kiedy mówi cenę. Najczęściej to jest tak, że cena będzie anonsowana. Nie, jak... naprawdę nie podali ceny? Nie, no ja nie widziałem w przypadku tych tabletów oficjalnej. Ja mówię o oficjalnej cenie podawanej przez producenta. Okej, okay, nie, ja rzadko zwracam uwagę na ceny, w związku z tym rzeczywiście nie... Wiesz, to możliwe, że jak retailer gdzieś tam podawał, ale no... Taką dziwną ma podejście trochę Samsung, ja tego nie rozumiem, ale no, może po prostu dlatego, że działa na tak wielu rynkach, że nie ogłasza globalnej ceny, bo sobie jakoś tam pewnie tymi cenami na tych rynkach różnych wachluje. Dobra. Nie chcieliby sobie też strzelać w stopę. Tak? Dobra, zaczynamy nudzić. Będą dostępne od czerwca oba tablety z tego, co widzę, ale rzeczywiście ceny nie ma. Dobra, to zostawmy, jak będą ceny, to może wam wrócimy na chwilę do tych urządzeń, jeszcze powiemy, może jak dostaniemy na testy, to wam powiemy więcej, ale z kolei no tablety my się tam, no może się zajmiemy tabletami na chwilę, zobaczymy. Dobra, mniejsza o to. Żegnamy was serdecznie i spotkamy się tym razem znowu za dwa tygodnie, niestety, dlatego że w przyszłym tygodniu jest długi weekend i Boże Ciało. Mamy nadzieję, że wypoczniecie również, życzymy że wam udanych... Udanej pogody i tego, żebyście mieli kawałek czasu dla siebie i najbliższych. Wszystkiego dobrego, cześć. Wszystkiego dobrego, żeby wam nie napadało do grilla. Servus.